Wiesz, skomplikowana jest sprawa, to wiadomo. Niedawne wystąpienie Donalda Trumpa można traktować jako pewnego rodzaju złożenie oferty, no powiedzmy pokojowej, no przynajmniej oferty, która mogłaby rozwiązać ten konflikt, ale czy rzeczywiście w takich kategoriach słowa Donalda Trumpa można traktować, bo no owszem, tam się pojawiły takie zdania mówiące o potrzebie rozmowy, o tym, że z każdym krajem pragnącym pokoju Stany Zjednoczone są w stanie rozmawiać, no ale jednocześnie zostały postawione bardzo twarde warunki, no, których Iran, patrząc na dotychczasowe doświadczenia, raczej nie będzie chciał spełnić. Na pewno jeśli chodzi o obecną elitę rządzącą Iranem, trudno się spodziewać skorzystania z tej oferty, czy też podjęcia tej gałązki oliwnej. Ja bym nazwał to gałązką oliwną, bo rzeczywiście prezydent Trump przedstawił dwa scenariusze. Jeden, bardzo atrakcyjny, Iran wykorzystujący swój potencjał, jeśli chodzi o bogactwo naturalne, kreatywną ludność elity, to rzeczywiście jest kraj różniący się również od krajów sąsiednich taką głęboką kulturą, a również kulturą polityczną, niezależnie od tej islamistycznej warstwy, która się nałożyła w produkcji islamskiej. Iran ma rzeczywiście ogromny potencjał. I teraz pytanie, jak go wykorzystuje. Oferta jest taka, że Iran stał się prawdziwą potęgą, ale pokojową. Czyli taką, która szuka umocnienia swojej pozycji, nie w eksportowaniu konfliktów w regionie, nie w rywalizacji o rolę mocarstwa, które dominuje w regionie. Ale to w takim razie myślę, że bardzo zasadne pytanie, bo no, jednocześnie można chyba mieć takie wrażenie, że przecież tego typu eskalacja konfliktu, no, tego typu działania jak atak na jednego z najważniejszych, jedno z najważniejszych postaci w systemie władzy w Iranie, no, to są działania, które raczej osłabiają ten obóz reformatorski wśród irańskich władz, irańskich polityków, a raczej konsolidują tak zwanych twardogłowych. No, twardogłowych na pewno konsolidują i dają im coś do myślenia. Natomiast co jest w głowach reformatorów, tego do końca nie wiemy, bo to, że oni muszą w tym systemie, który jest, okazywać jedność, okazywać również tę taką symboliczną nienawiść do Ameryki, to jest oczywiste. Natomiast nie sądzę, żeby reformatorzy kochali ludzi takich jak Sulejmani. To był po prostu korsarz, który w imieniu najbardziej twardogłowej części reżimu prowadził najbardziej agresywną politykę, sprzeczną z jakimikolwiek pomysłami, które liberalna część elity irańskiej chciałaby realizować. Zresztą z głosów, które były łowione przez dziennikarzy, to jest bardzo trudne dla dziennikarzy operować w Iranie, można było zauważyć, że oprócz tych masowych manifestacji bólu, gniewu, również były głosy dosyć częste. No, pamiętajmy o tym, że reżim nie jest kochany tak bardzo przez swoich obywateli, jak chciałby zaprezentować. Te demonstracje, które były no, dosłownie tygodnie temu, gdzie zginęły tysiące ludzi. I to demonstracje nie polityczne, to demonstracje o podłożu ewidentnie społecznym. To znaczy, ten reżim z punktu widzenia przeciętnego Irańczyka, również tego, który był takim fundamentem wsparcia islamskiego reżimu,
na prowincji, w małych miastach, ten reżim jest katastrofą. Po prostu nie spełnił żadnych oczekiwań. A dodatkowo ta awanturnicza polityka, która pełni rolę wewnętrzną konsolidacji zarządem społeczeństwa irańskiego, ta awanturnicza polityka sprowadza na Iran same klęski, bo przecież Iran z tymi sankcjami problem nie są, a te sankcje być no może... No to jest bunt, to jest pogański styl. Tak jest, no, bunt. Stawianie się, krzyki, wrzaski. No u nas też na weekendy w Warszawie straszne krzyki na Marszałkowskiej, w przejściach podziemnych, że ludzie boją się, przechodzą na drugą stronę, robią uniki, chowają się, zwalniają, idą w innym kierunku, bo się boją hamów, wariatów, których w Warszawie jest najwięcej. Przypomina tym, którzy to pamiętają oczywiście. No i tak, to prawda. Niektórzy już nie pamiętają, ale faktem jest, że to jest po prostu reżim, który jest straszliwie niewydolny i po prostu nie jest lubiany. Nawet przy wszystkich uczuciach patriotycznych, które Irańczycy mają, bo o tym trzeba pamiętać i dlatego tę dumę należy uszanować. I wydaje mi się, że prezydent Trump zaskoczył tutaj wielu swoją rozwagą, jeśli chodzi o reakcję na ten atak, na ten rewanż, który Iran zademonstrował, zwłaszcza swojemu społeczeństwu. I zaproponował coś, co jest największym wyzwaniem nie tylko dla reżimu irańskiego, ale ja bym zwrócił uwagę dla europejskich sojuszników, którzy starali się stać w boku, starali się gdzieś być pomiędzy. Po co Katarz Merkel jedzie do Putina rozmawiać o kryzysie na Bliskim Wschodzie? To jest, wiesz, ewangeliczka, to jest oszustka, która tu, wiesz, udaje, że wierzy w Pana Boga, robi inaczej, chociaż ją lubimy, bo Merkel dobre minki robi do złej gry, wiesz, dobra ciocia. Na tak radykalny krok, no jakąś sugestią, jeżeli chodzi o odpowiedź, jest być może artykuł dzisiejszej Rzeczpospolitej mówiący o tym, że po tym ataku na Sulejmaniego notowania prezydenta Trumpa w społeczeństwie są najwyższe od 2016 roku, a zbliża się walka o reelekcję. Można oczywiście zwracać uwagę na ten zysk, ale to oczywiście była bardzo ryzykowna gra, bo zwróćmy uwagę, że teraz oddychamy trochę z ulgą, a mówimy o... No, był Trump, to był Trump. Z tego, że lubi grać babanko, przynajmniej tak jest. Lubi grać babanko. Wydaje mi się, że jest zauważony. Oczywiście nie znamy tak wielu szczegółów. Część szczegółów została przekazana sojusznikom i to w formacie takim, który nie został ujawniony publicznie. Tak, w formacie, w same gacie. Znaczy, kurtka na macie. To przejęcie de facto kontroli politycznej z Iraku przez Iran, to byłoby absolutną katastrofą z punktu widzenia tego kraju i całej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Temu służyły te wszystkie agresywne posunięcia, również wobec Amerykanów, które zapoczątkowały serię wydarzeń, prowadzących ostatecznie do decyzji o wyeliminowaniu Sulejmaniego z gry. I to się stało, i to stało się bardzo szczęśliwie. I w tej chwili przed rządem irackim, przed wszystkimi ugrupowaniami politycznymi irackimi, no, staje wyzwanie, żeby uporządkować sytuację w kraju, bo tam też panował ostatnio polityczny i społeczny chaos. I wykorzystując stabilizację w Iraku gwarantowaną przez koalicję międzynarodową, uporządkować swoje sprawy i próbować postawić to państwo na to. Jarosław Buzy, ekspert do spraw międzynarodowych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu.